Hej, cześć, siemanko, witajcie. Dzisiaj odpowiadam sobie na wasze pytania, które mogliście mi zadawać na Instagramie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do zasubskrybowania, bo będą naprawdę konkretne filmy. Do dzieła! I pierwsze pytanie to, czy będzie odcinek z Kubańczykiem na kanale? No myślę, że może w przyszłości, jeśli Kubańczyk się zgodzi, no to zrobię z nimi ja jakiś odcinek z treningu, no ale to jeszcze wszystko się okaże. I drugie pytanko to, jak to robisz, że spotykasz te sławne osoby? No jak to robię? Albo po prostu mam takie dobre kontakty i znajomości, albo po prostu jak jest jakieś wydarzenie, to stoję przed albo po. I trzecie pytanko to, czy masz kontakt ze Stifterem? No oczywiście, że mam kontakt, gdzieś tam co jakiś czas do niego napiszę, ale ogólnie kontakt mamy dobry. I czwarte pytanie to, jak się poznałem ze Stifterem? No poznałem się tak, że miał on imprezę wtedy chyba w X-Demonie z Wojtkiem Golą i napisałem na Instagramie, o której będzie i w jakim hotelu. I pojechałem i tak się w sumie ta cała znajomość zaczęła. I druga część pytania to, które spotkanie wspominasz z nim najbardziej? Myślę, że najbardziej wspominam te spotkanie, które były teraz ostatnio, czyli w studiu 71 Inc. we Wrocławiu. No tam było koza, bośmy grali konkurs FIFA. Nawet dostałem taką koszuleczkę od Stiflera. O! Concierge, asystent. No i co? No i pozdrawiam oczywiście Stiflera, Kodasa, no i Rudego. I piąte pytanko to, czy zawalczę na Fame MMA? No to jest dość ciężkie pytanie do odpowiedzenia na tą chwilę, ale myślę, że jak będę miał już wystarczający fame i dostanę taką propozycję, no to mogę iść, bo już nawet mam trzech rywali dla siebie upatrzonych. I szóste pytanko to, kiedy pierwszy odcinek treningowy i z kim? No myślę, że pierwszy odcinek będzie jak to wszystko się skończy już, czyli ta cała pandemia w kraju. A z kim? No to piszcie w komentarzach, z kim byście chcieli. Siódme pytanie to, czy będą na kanale challenge i pranki? No w sumie jeszcze o tym to tak za bardzo nie myślałem, ale myślę, że powinny się pojawić w przyszłości tam jakieś. Ósme pytanko, czy zamierzasz kiedyś otworzyć swój sklep? Myślę, że kiedyś na pewno coś takiego zrobię, bo już nawet mam testowe bluzy i testowe koszulki. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Dziewiąte pytanko to, czy będą na kanale streamy? No o streamach to jeszcze nie myślałem, ale jak będzie ponad 1000 subskrypcji, to na pewno one się pojawią. I dziesiąte pytanie, jak i zarazem ostatnie, to czemu mój kanał się nazywa Kakubczak Channel? No to już wyjaśniam. Dlatego, że na Instagramie mam Kakubczak, a channel się wziął od tego, że po prostu mówił tak mi Stifler i Kodas i Rudy, żebym tak sobie dał. No i tyle. I to by było na tyle z tego odcinka, a jeżeli chcecie drugą część pytań, to piszcie w komentarzach. No i co, ja oczywiście zapraszam do subskrypcji, to jest najważniejsze, i do łapy w górę. Narka!